To były schrony. To były schrony, których było kilkadziesiąt. O tyle to było jakieś miejsce też takie, no, w pewnym momencie symboliczne, więc bardzo ważne dla historii powstania w getcie, że grupa powstańców, która się tam zresztą Edelman mi opowiadał, że dzień wcześniej, zanim oni wiedzieli, że może coś się wydarzyć, że on tam ich odwiedził w ogóle, on tam ich odwiedził. I zdawałam sobie sprawę, bo gdzieś się zawsze przeczytało, coś się słyszało, a tu nagle jest kopiec i wiemy, o co chodzi, dlaczego on tu powstał. Jest ten kamień postawiony niedługo po wojnie i jest zdjęcie właśnie Marka Edelmana, jak on tutaj jest już na tych ruinach. Tak? Także są różne dokumentalne. Natomiast pomyślałam sobie po pierwsze, ponieważ tam te nawierzchnie, czyli schody, to wszystko co obok, no było już takie mocno zniszczone, więc pomyślałam, że najłatwiej będzie na razie poprosić o miasto, żeby sfinansowało konserwację tego ogrodzenia, niskiego takiego murku z bardzo ładną taką metalową kratką nad tym. I żeby wymienić chociażby te schody i wymienić te połamane już i po prostu brudne i po płyty chodnikowe dawne na jakiś kamień, żeby może coś innego tam położyć, może to jakoś inaczej opracować, ale najpierw takie pierwsze prace i okazało się, że będą jakieś pieniądze na to i od tego to się zaczęło. Od tego to się zaczęło, ale jakby równolegle, jak ja się na to mówiłam, to po prostu weszłam do tego bunkra, do tego kopca. Dlatego, że miałam w ogóle taki plan, żeby jakoś w tym terenie obecnym odwzorować właśnie dokładny układ tego, co jest pod ziemią. Jakikolwiek, tak jak te ślady na Umszlakplacu, że gdzieś tam w posadzce jest kawałek ściany jakiejś, gdzieś na ścianie szczytowej pokazaliśmy fragment, gdzie mur dochodził, że to są już takie resztki śladów. I żeby coś może z tego autentyku też zachować. No więc zaczęłam poradzenie moi przyjaciele geolodzy, żeby na przykład zlecić opracowanie georadarem. Że przecież nie będziemy teraz tam wchodzić w ten kopiec i go naruszać, bo tam są szczątki cały czas. Tylko żeby zrobić takie badania georadarem i tutaj, chyba na tych zdjęciach, jest pokazane, jak to zostało, badania geofizyczne, dokumentacja fotograficzna. No więc zaczęliśmy od tego i już więcej można się było zorientować, jak to mogło wyglądać, tak? I dlaczego tak się stało, że akurat przysposobiono ten największy schron na terenie getta warszawskiego, który był schronem takiego półświatka, jak wiemy, tak? Że tam to dosyć duże pomieszczenie zajmowały osoby, które znane były z tego, że, no, jak to się mówi, margines społeczny, półświatek, ale rzeczywiście tak było. No, każda społeczność i takich obywateli posiada wśród siebie. No i dlatego, że w momencie, jak bojowcy wiedzieli, że już koniec powstania i że nic więcej się nie da uratować, to zostali w jakiś sposób tam zaproszeni do tego miejsca, tak? Oni tam, są relacje na ten temat. Jednym słowem, ja przez pół roku czytałam różne dzienniki, pamiętniki i relacje,
Przede wszystkim, żeby też zebrać oprócz, czyli dwa aspekty. Jeden to aspekt jakby tego, co można by było pokazać i co się ewentualnie jeszcze uchowało, oprócz tego kopca, który został po wojnie usypany i na końcu zwieńczony tym kamieniem, piaskowcem. Myślałam sobie, że muszę próbować być po prostu researcherką w tym momencie, tak? Rozmawiałam bardzo dużo z Markiem Edelmanem, rozmawiałam też z Simcharotem, tak? Czyli Kazikiem Rataiserem. Natomiast największą dla mnie tutaj pomocą, nie da się ukryć, i bez tego w ogóle tego by nie było. Tu mamusie przestawimy. O! To jest ta książka i to jest Anka Grupińska, Czytanie list. Miałam z nią wtedy stały kontakt. I tutaj są biografie. I tutaj tyle, ile ona się, no bo trzeba przyznać, że zrobiła niesamowitą robotę, a chodziło oczywiście o listę, która została stworzona i były to mikrofilmy, które następnie, żeby ta pamięć, za pamięci, bo to Marek Edelman też chyba to tworzył, w każdym bądź razie, żeby za pamięci, niedługo po upadku powstania, żeby ta wiedza była zabezpieczona, to się znalazło w Anglii, te mikrofilmy. I do tego, tu jest zresztą wstęp Anki, i do tego właśnie ona, zafascynowana tym, zrobiła bardzo cenną publikację, która też była dla mnie no, niesłychanym źródłem przy moich researchach, plus jakieś takie właśnie wspomnienia, dzienniki i tak dalej, i tak dalej. I kiedy uznałam, że już wszystko mam, że już nic więcej chyba się nie dowiem, a wiadomo było, że tam ponad 100 osób było z tej grupy Żobu, tak? I żeby być może ci inni mieszkańcy wcześniej już wychodzili, jakoś się ukrywali. Myślę, to jest ciekawe, teraz mi przyszło do głowy. No przecież oni też tam byli, oni ich zaprosili. Natomiast bojowcy Żobu, tam będąc, nie pamiętam, ile to mogło być dni w ogóle ten ich pobyt. Ale wiadomo jedno, że dzięki różnym wspomnieniom, analizom i dzięki też tej pozycji, tej całej listy, która została zrobiona, można było mniej więcej połowę, 50 ileś osób, tak? No i wtedy pomyślałam właśnie sobie, że jeżeli nie uda się nic dotworzyć nawet na posadzce jakby tego miejsca, posadzce, czyli terenie dookoła, który był, jaki był. Tu był ten murek, a tu je rosło. Teraz one są bardzo wysokie. To dzięki badaniom geofizycznym, no już też coś się wiedziało, ale czułam, że to jest trochę ślepy zaułek, że z tego nic nie będzie, bo ten teren już jest tak zmieniony, że nie będą te znaki czytelne, tak? Że tu gdzieś mógł iść kawałek korytarza, tu coś. Mamy makietę, mamy to. Ale jakby to złożyć, a też nie chciałam robić tam jakiejkolwiek scenografii, tylko przede wszystkim no, rzetelnie doszukać się imion i nazwisk, czy samych imion. To bardzo ciekawe jest u Anki, że jak ona mówi, że ta osoba miała takie imię, ale mówiono, wołano ją jeszcze inaczej i że tam trzy wersje literowe były i trzeba było wybrać, i trzeba było wybrać. U tej kobiety akurat jej imię i nazwisko było, nazwisko było, ale imiona często były, prawda, za pamięci i cieszę się, że od Janka z pracy, z jego gabinetu zadzwoniłam też do Kazika, z którym była cudowna rozmowa,
do Izraela i on, a propos pewnych wydarzeń, które tam miały miejsce, kto pierwszy krzyknął, tak, że nie damy się tutaj, jak już to Niemcy zaczęli ten gaz puszczać do kopca, żeby ich zgładzić. No i po prostu to dla mnie było rzeczywiście też jakieś takie ciekawe, ale też istotne, żeby tej prawdy historycznej trochę dotknąć, żeby można było tym osobom przywrócić właśnie ich tożsamość, ich nazwiska. Tutaj są takie dokumentalne, tuż powojenne zdjęcia z archiwum Janka, tak samo jak i tamten. Natomiast później no już robiłam te szkice. Robiłam te szkice. Tutaj akurat tylko robiłam taki kwestię o nawierzchni, o schodach. Nie chciałam, żeby były te płyty chodnikowe, tylko żeby może wszędzie dać kamień, żeby nawet ta droga na kopiec też nie była taka, bo to rzeczywiście jest z naturalnego kamienia ułożone stopnie. Nie są, znaczy są wygodne, nie można z tego spaść. Bo wiadomo, że bardzo dużo osób tu przychodzi, szczególnie w okresie właśnie XIX, ale nie tylko. No więc to się udało zrobić. No i też temat numer dwa dla mnie to była zieleń. Właśnie, jak to zrobić, żeby tutaj rosły odpowiednie rośliny jednak na tej górze, że to jest po prostu kopiec taki. Nazywał to Tomek Użykowski w swoich artykułach, nazywał to kurhan. Jak pisał jakieś artykuły do Gazety Stołecznej czy gdzieś, to właśnie mówił kurhan. Ja myślę sobie, no kurhan. No. W każdym bądź razie jest to autentyczne, że to są te gruzy. To są te gruzy, które tutaj mieliśmy na zdjęciu. I jest to słynne zdjęcie Marka Edelmana, jak tam obok stoi, jak tam przyszedł. I szczęśliwie on jeszcze żył. Wtedy całkiem mogłam mieć z nim częsty kontakt i udało się to przeprowadzić. Natomiast no, następnym problemem było, jak to potraktować. Tak? Dobrze, no, mamy taki pomysł, ale jak to postawić kamień, gdzie go postawić, nie dostawiać do tego historycznego, tuż po wojnie postawionego z piaskowca, który trzeba było właściwie, ponieważ piaskowiec jest kamieniem dosyć nasiąkliwym, także tam zawsze trzeba było dbać i się dzwoniło do zarządu terenów publicznych, że idzie znowu 19 kwietnia, żeby może. Tu widać, jak zostały nasadzone takie krzaki, które mi poradziła chyba też Irena Bajerska. Architektka krajobrazu. W każdym bądź razie to wyglądało w stanie istniejącym tak, że te alejki też zostały wyłożone, były tu płyty takie chodnikowe. Natomiast ta perspektywa tych starych wielkich topoli, które najprawdopodobniej już po wojnie tu wyrosły, i ta cała łąka z tyłu, która też była takimi jakby alejkami otoczona, to też jakby nadawało temu no jakąś taką rangę. To zdjęcie jest piękne, bo tu świeżo chyba posadzili. Chodziło o takie niskie krzaczki, nazwijmy to, dosyć niewysokie, które chyba nawet nie było tam kwiatów, tylko po prostu zieleń. Niska, ale jednak niezwykła trawa. O. Później się tak działo, że działkowicze tu wpadali i świeżo po posadzeniu na przykład brali sobie na działkę. Więc to też tak okazało się mało praktyczne, ale sporo tego ostało się. Później, no to już przyszły lata, tak, i wiadomo było. Także to był jakby ten pierwszy etap, czyli uporządkować teren wokół tego. A dopiero potem zaczęłam się zastanawiać nad tym, w jakiej formie postawić tam. I wiadomo było, że no oczywiście jakiś po prostu zwykły kamień i ten kamień,
akurat znalazł się u Marka Moderała, tam na jego placu pod Warszawą, koło Serocka, gdzie taką skałę, bo tu psy kopią dołki. Poza tym takie rzeczy, i to też mnie intryguje tutaj bardzo w tej sytuacji, że tam jest normalne takie życie osiedlowe, tak? Przychodzą ludzie, zimą, jak był śnieg, to wiadomo było, że dzieci zjeżdżały sobie na saneczkach. No więc, to już to może tak trochę jakoś wadzić tutaj, że chcemy, żeby tu jakaś ładna zieleń powstała taka. Ale nie, oczywiście, tak to wyglądało wcześniej, tak? I tutaj też trochę przeprojektowałam ten teren, oprócz położenia tych kamiennych, nazwijmy to, schodów i tej kamiennej nawierzchni, to tutaj taki był kształt, takie było rodzaj takiej rozszerzenia tego dojścia ze względu na to, że często bardzo dużo ludzi tutaj przychodziło, szczególnie w okresie rocznicy i tak dalej. No więc też to troszeczkę zmieniłam na taki okrągły plac i na tym placu właśnie powstał ten kamień, a kamień miał mieć, i to było bardzo istotne, miał mieć po prostu trzy strony, bo trzy języki, więc jaki to może być kamień? No to jakiś ostrosłup. Ze względu na to, że miałam zdjęcia cmentarzy żydowskich, że to jest dzisiaj teren dzisiejszej Ukrainy, i pamiętałam, że niektóre nagrobki w jakichś miejscowościach, piękny mały album dostałam w prezencie po prostu, jak byłam chyba w Izraelu, to taki pracownik Bet HaTfucot, w każdym razie zaprzyjaźniony, który tu był przedtem w Polsce, i dostałam właśnie taki album o tych cmentarzach, które dzisiaj są na terenie Ukrainy. Tutaj się ciągną na wschód od granicy, głąb. I że takie nagrobki, takie ostro zakończone. A tu jakby więcej się pamiętało, że zawsze te półkola. No i mówię, jak ostro, no to będzie ostrosłup i on będzie miał trzy ściany, tak? No i taki kamień, najpierw powstała makieta tekturowa, papierowa, i pomagał mi przy tym Marek, a na końcu nawet taki chyba model z gliny albo z plasteliny zrobiłam. No i chodziło później tylko o zakomponowanie tych napisów. Dlaczego trzy? Dlatego, że jeden napis jest na frontowej i tam jakby takiej głównej ścianie, gdzie pokazuje się właśnie, jest stosowny napis, co tu się działo, następnie są te nazwiska, czy imiona i nazwiska, i na końcu jeszcze ten napis przetłumaczony już po polsku, prawda, niech dusze ich, ten, co zawsze figuruje na nagrobku żydowskim, będą wiecznie. No i właśnie trzy ściany, dlatego że chciałam, żeby te napisy były po polsku, w jidysz, ale literami hebrajskimi, bo mogły być też oczywiście łacińskimi, no i po angielsku. Ze względu na to, że przyjeżdżają ludzie z całego świata, no więc żeby to można było przeczytać. Ale na tej głównej ścianie to były właśnie i są imiona i nazwiska. No i jak powstał już model, to u Marka właśnie znalazł się taki fragment takiej większej skały, którą mu kiedyś jakiś rolnik z okolic zaproponował, że po prostu pan tutaj kamienie, to u nas, jak my pracujemy na polu, my tutaj nie możemy orać, nie możemy nic, bo to co chwila. Rzeczywiście, ci moi przyjaciele geolodzy, to ona tam w ogóle studentów zabierała, ta moja Urszula Jaruś. No więc Marek mówi, jest skała. Pojechałem po skałę, no ale skała była taka wielka, po prostu pewnie wysokości tego mojego mieszkania, że ten dźwig w ogóle nie dał rady. To mówi, musiałem nowy sprowadzić. O, kamień za darmo, mówi, no dźwig parę tysięcy, no ale warto było.
bo skała się okazała przepiękna, rzeczywiście. To, co w tej chwili tam teraz stoi, to jest kamień, który ma niby jest szary, taki w odcieniach pewnej szarości, natomiast ma w sobie, bo to jest po prostu takie rdzawe czasem nawet wychodzą, no bo to jest żelazistość, tak? No ten skład geologiczny to właśnie przyjaciele mi opisali, ale jak deszcz na niego napada, to się robi zupełnie inny, bo on jest taki bardziej zielonkawy wtedy, taki szaro-zielony, ale co najważniejsze, u czubka tego kamienia była taka, jak już z tej odłamku, który się po prostu w czasie transportu w ogóle odłamał, Marek mówi, to jest idealne, zobacz, proporcje, wielkość, z tego można będzie to zrobić, ten ostrosłup. To na górze była taka biała żyła, jakby marmurowa, krystaliczna. I tak jak chciałam, żeby to też się jakoś całościowo można było oglądać, żeby to właśnie jest przestrzenna rzecz, prawda, a nie płaska, nie jest to płyta, to okazuje się, że ta żyła biała też kapitalnie w ogóle oprowadza się wokół tego czubka. Któregoś dnia przyszedł wandal i nagle dostaje wiadomość, że się zamachnął czymś i sam koniec został odłamany. No więc na szczęście leżał tam obok, ktoś czymś robnął. No tak, żeby się zabawić, prawda? A to był ten czubek, gdzie została taka miniatura znowu połamanego lasu, zacytowana rzeźbiarsko, tak? Tutaj u czubka i tu są te napisy i też co się... Tutaj mam zdjęcia, jak kamień... I to wszystko tam u Marka w pracowni właśnie, w tym Łosewie pod Serockiem, to tutaj ten kamień trzeba było ustawić, tak? I tu widać tą żyłę, prawda? Że to jest coś takiego, że Marek mówi, słuchaj, no taki duży blok, no ale się coś odłamało. No i ja mówię, kurczę, jakie to jest też piękne w nim, no nie? I to jest właśnie otwarcie, jakby tak zwane, odsłonięcie kamienia.